przy łące, przy zielonej, przy siwej dolinie. Wiwat, panie, przenoś szwancy na cały świat swinie. Wiwat, panie, przenoś szwancy na cały świat swinie. I usiadła na złorandziu w pokoiku swoja. I dumała, rozmyślała o zważaniu swoja. I dumała, rozmyślała o zważaniu swoja. Zjaziło się do niej z nieba skrzydła te ptasanto. Posiedziało, ziastowało, będzie śnieć dzieciątko. Posiedziało, ziastowało, będzie śnieć dzieciątko. Maryjo się zasmuciła, boć tak było trzeba. Swe łocki szwante panianskie podniosła do nieba. Swe łocki szwante panianskie podniosła do nieba. Aman. Wiecie, ta pieśń, to jest ta pieśń, to jest te mojej babci. Była śpiewana u nas w domu, w Adwencie. Mm-hmm. Tak, tak, to jest bardzo, bardzo dawana pieśń. Po prostu, tak muszę się przyznać, ja wychodzę z takiego domu, z takiej rodziny, że to był dom, to tak jak kościół. Mm-hmm. I były śpiewane pieśni adwentowe. Było to takie przygotowanie już do tych świąt po prostu. Ludzie tacy byli przygotowani, skupieni w modlitwach. Nawet te posty takie nie jedli tak. Moja mamusia, jak mi nieraz chcieli coś zjeść, to ona tak mówiła, dziadecki, nie ćwicz, to tylko był i łatkę lizał, tak pościł, a wieta i to, i tamto, i wszystko, się pościła. O, a zmuzne i posty to jest droga do nieba, ja te słówka pamiętam. I tylko był taki z zakwaszami żurek taki z buraczków, stawiany na murku, to już stojał z tydzień czasu, już wcześniej zarobiony był przed adwentem. Kapustka, no to wiadomo, każda gospodyni istniała zakiszoną w domu kapustę. Był znów żurek chlebowy, też uszykowany w dzieżce, który stał też na, jak gospodyni chciała, to gotowała. I znów były żurki gotowane z serwatki. Były bardzo dobre. Tyle odnośnie tym, że tylko krasili olejem swojej roboty. A kapustka to znów była kraszona grzybkami. A jak kto lubił do barszczyku, to też dodawał grzybki, czy suszone, czy prosioneczki. No a i była gotowana kasza. Pamiętam w domu kasza grycana, kasza jeglana. Ale ta kasza była ugotowana tak na gęsto i później olej swojej roboty lniami był troszeczkę przesmażony z cebulką i tym było polewane. Moi kochani, jakie to było dobre. I co jeszcze mogę powiedzieć, u nas w domu to zawsze na niedzielę to były pieczone wychopnie, tak zwane wychopnie, z mąki jarej pszenicy. To tatuś mój zawsze siał tu pszenicę i później w młynkach ręcznych mielni przeszywali i tą mąkę sypywali, bo to tam naraz też tyle nie można było tego umleć. I były zarobione te wychopnie, to były na zakwasie chlebowym. I były na takich tych piecku napalone w piekarniku, jak do chleba.
I w tym czasie była opata, taka no, piekarska, na tą opatę posypiwały się otręby i te ciasto się brało i rozprowadzało się na tej opacie i było przeżegnane i posypane makiem. I jeden człowiek stał, piekarnik odsuwał, a drugi suf do pieca, żeby nie wychodziło tego ciepła. I ten tak szybciutko znów drugi następny, tak? Jak była większa rodzinka, to nawet 10 było tych wychopni obsadzonych. No i a jak wiecie, moi kochani, jak te wychopnie się piekły, jaki to był na tym arcie, jaki to był zapach, to nawet przed mieszkaniem to już czuć było te wychopnie. A jak wysadzili z tego pieca, moi kochani, to nawet i baby świąteczne takie nie były dobre, jak te wychopnie. Ojej, ja bym zjadła takie, tylko teraz te piece pokasowane, a i tej jarej pszenicy nie ma aniołów. Tak, to pamiętam w moim domu rodzinnym było. A wiecie, że za bytności mojej babci i mami, co nawet mlekiem nie jadali. Bo tylko kobiety jadali w stanie błogosławionym. Przy nadziei, matki karmiące, dzieci, które u pierwszej komunii nie byli, a ci, którzy byli w pierwszej komunii i wszyscy starzy, mali, młodzi, wszyscy obowiązała, wszystkich obowiązywał pościli. I zdrowe byli, i po stolarzy, i po lekarzach nie chodzili, nie znali lekarzów. O, tyle mówi, no bo tam umarł, bo go głowa zabolała, tak, głowa zabolała, bo już czas przyszedł. O, bo tam umarł, bo w środku go zabolało, bo już czas przyszedł. Ale nikt tu lekarza nie był. To ja znam, moja babcia umierała, to miała 97 lat, ale ona lekarza nie znała. Nie znała lekarza. Ona nie znała. Tak. Takie byli zdrowe ludzie. Tak.